Witam Was, pozdrawiam serdecznie. Czwartek nietypowo, zwykle daję zapowiedzi w piątek, natomiast jest gala Rockiego na wysokościach już w piątek, czyli już jutro, więc zaczynamy dzisiaj. No, mówię o tych wysokościach, ponieważ często się widzę, przewija w zapowiedzi tego pojedynku, na jakiej to wielkiej wysokości będzie odbywała się ta gala. Ja osobiście wolałbym, żeby odbywała się na pierwszym piętrze, albo na parterze, albo w piwnicy, ale była lepsza obsada gali. No ale to jestem ja, old school, wiadoma sprawa. Pierwsza rzecz, wszystkie walki czterorundowe, bardzo rzadko się to zdarza, żeby oglądać walki czterorundowe, z wyjątkiem main event. Za chwilę o tym, zestawienie rywali, nawet nie podaję w tym momencie nazwisk, 2-0 kontra 10-32, 2-0 kontra 27-27, 2-0 kontra 1-1, 1-0 kontra 1-0, czyli mniej więcej takie walki, które odbywają się, nie wiem, w jakichś przedbiegów, normalny gal, wiadoma sprawa, trzeba było zapłacić pieniądze, kalendze. Podejrzewam, że wypłata kalęgi za ten pojedynek jest 10 razy większa niż wszystkich zawodników razem wziętych. No ale to już jest kwestia tego, co chce robić promotor. Promotor się zdecydował to zrobić i taką galę robi, natomiast muszę być uczciwy, pas frankofoński w tym miejscu to jest śmiech. W ogóle pas frankofoński to jest śmiech, natomiast chęć takiego na siłę robienia walk o pasy jakiekolwiek mnie rozbawia, mnie śmieszy. O ile walka na przykład Kaszyński kontra Cieślak ma absolutnie sens, ponieważ Kaszyński to jest pas, o który warto się bić. Natomiast tutaj za wszelką cenę płacić, bo nikt tego pasa frankofońskiego WBC za darmo nie daje, po to, żeby spotkał się w głównej walce wieczoru w Polsce. Przypominam, w Polsce zawodnik Konga, nie wiem, 30 czy 35, gdzieś koło tego, jeśli chodzi o prawdziwą siłę wagi junior ciężkiej, z zawodnikiem, który się nazywa Plesnik, który ma dorobek 9 zwycięstw, 4 porażki. Te zwycięstwa Plesnika w walce z Kalęgą o pas frankofoński, przybliżający do możliwości walk eliminacyjnych do tytułu mistrza świata wagi cruiser. Ja wiem, że to brzmi strasznie, no ale taka jest rzeczywistość boksu, te kombinacje, co można zrobić. Przypomnę, dorobek Plesnika w ostatnich walkach z Pablo Sanchezem wygrał 0-1 i wygrał również z Igorem Jakubowskim, który jest, nie wiem, 350 i bardziej chyba był znany publiczności z występów w Big Brotherze niż z występów na ringu. To jest dorobek Plesnika po to, żeby walczyć o tytuł. Natomiast jeśli chodzi o Kalęgę, no to też tutaj statystyka nie kłamie. Dwie ostatnie walki wygrane w ciągu ostatnich 4 lat to wygrane pojedynki z niejakim Audiciem 382 i z niejakim Soso Adaladze 367. To są ostatnie wygrane pojedynki Kalęgi w ostatnich 4 latach, którego pamiętam między innymi z tego, że poddał się w ostatnich 2 walkach na terenie Polski, bo on w ogóle, nie wiem, to Polska, to chyba obywatelstwo trzeba mu przyznać. Poddał się walce z Masternakiem. To samo, jeśli chodzi o Michała Cieślaka. Także tutaj pewnie, że zobaczę. To nie jest tak, że main event. Main event zobaczę, natomiast nie bardzo wiem, dlaczego to jest robione w Polsce. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego to jest robione w Polsce. I skąd ten pomysł, że tego pasa również to do mnie zupełnie nie trafia. Mnie się wydaje, że żyjemy w czasach, kiedy kibice oglądający boks potrafią sobie zdać sprawę z tego, czy walka o ten pas jest cokolwiek warta, czy jest to po prostu pas dodany, żeby ładnie wyglądało na plakacie. Wydaje mi się, że tutaj jest dokładnie taki powód. Podejrzewam, że to się nie wszystkim spodoba, ten mój komentarz, natomiast no, jeśli powiedziałem coś, co jest niezgodne z prawdą, to chętnie posłucham kontrargumentów. To tyle, jeśli chodzi o walkę na gali Rocky Promotions. Teraz przeskakujemy do 2 pojedynków, które odbędą się dzisiaj.
odwrotnie zrobiłem, bo w drugiej części takie omówienia ogólne, rzeczy, które będą się działy i na polskich ringach w Kielcach, i o tym, co mówi się w tej chwili w wielkim boksie na temat wielu spraw. Natomiast najpierw gale. Także ktoś z Was mi napisał, że najpierw mówił gala, a później te wszystkie rzeczy dodatkowe wokół tego, co się dzieje na rynkach światowych. Spróbujemy tak robić. Więc teraz przeskakujemy do gali Top Ranku. Tutaj dwie walki. Navarrete Diaz. Bardzo ciekawa walka. To jest walka w obronie pasa mistrza świata kategorii piłkowej. Navarrete klasyfikowanego na pierwszym miejscu w tejże kategorii. Nie wiem, czy on jest numer 1, czy numer 2. Natomiast wiadomo, że jest to albo 1, albo numer 2. Tu jest ciekawa sprawa, jeśli chodzi o to, jak widzą to bukmacherzy. Bo dla bukmacherów to jest w ogóle do jednej szczęki, no bo jeśli za zwycięstwo Diaza postawimy stówkę, wyjmujemy 750, jest takie tego typu typowanie, no to można pomyśleć, że to w ogóle jest jakiś mismatch. A to nie jest mismatch. To moim zdaniem nie jest mismatch. Powiem od razu dlaczego. Przede wszystkim mamy dwóch pięściarzy, tak zwanych high volume punchers, czyli goście nie mający jakiejś tam petardy, natomiast zadający milion ciosów i po prostu w którymś momencie któryś z tych ciosów dochodzi, jeden i drugi. Ostatnia walka Navarreta z Rubenem Villą była bardzo ciekawa, ponieważ dla mnie był 100% faworytem tego pojedynku. Pojedynek wygrał, natomiast jeśli wygrywasz nieznacznie na punkty walkę, w której twój rywal leży dwa razy na deskach, no to znaczy, że jakby leżał tylko raz na deskach, to byś tę walkę przegrał. I dlatego uważam, że jest to dosyć dobry pomysł dla kogoś, kto by chciał na boku coś przygrać i dużo wygrać, postawić na zwycięstwo Diaza. Dlatego, że dla mnie to jest walka, która rozstrzygnie się na punkty. Navarrete bije nieco mocniej, natomiast jeśli Navarrete zawalczy tak, jak zawalczył z Rubenem Villą, to tą walkę przegra. To ją przegra i przegra ją dosyć znacząco. Ja nie robię w tym momencie z Diaza jakiegoś killera. Shakur Stevenson na punkty wygrał z nim jak chciał. Nie wiem, wygrał chyba każdą rundę albo prawie każdą rundę tego pojedynku. Natomiast wytrzymał z tym Shakurem Stevensonem wszystkie rundy, więc tutaj nie widzę jakiejś możliwości, żeby ten pojedynek zakończył się przed czasem. Na pewno Navarrete będzie chciał, natomiast z drugiej strony pamięta, że wiadomo, zadajesz dużo ciosów, będziesz chciał zaryzykować mocniej niż zwykle, to możesz ten pojedynek przegrać przed czasem. To byłaby sensacja. No jestem ciekaw. Tak jak mówię, 32-1 kontra 26-2. Bukmacherzy widzą tą kompletnie w jedną stronę. Ja widzę zwycięstwo Navarreta, natomiast znacznie trudniejsza walka niż spodziewają się bukmacherzy. Taka jest moja opinia, oglądając jednego i drugiego dwie ostatnie walki, bo to dokładnie zrobiłem. Na tej samej gali dla mnie pojedynek wieczoru. Inaczej, pojedynek weekendu. Teraz powiem dlaczego. Walczy Edgar Berlanga. Te story znamy. 16 walk, 16 KO, 16 wygranych w pierwszej rundzie. Walczy z gościem, który się nazywa Demon Nicholson. Ktoś mówi, nie znam. Kto to jest Demon Nicholson? No słuchajcie, Demon Nicholson to jest gość, który ma rekord, dorobek, przepraszam, 23-3-20 KO. Gdzieś 35 na świecie. Pomyślcie, 35 na świecie idzie na gościa, który ma 16-0, 16 KO, 16 KO w pierwszej rundzie. Tutaj nie jest pytanie, od razu ktoś będzie powiedzieć, co stawiasz na tego Nicholsona? Nie, nie stawiam na Nicholsona, natomiast to jest absolutnie, nie druga, nie pierwsza, chciałem powiedzieć, to jest druga walka, w której jak uda się wygrać w pierwszej rundzie Berlandze po raz kolejny z gościem, z którym musi zaryzykować i gościem, który ma petardę, bo nie wygrywasz 20 walk z 23 przez KO, nawet jeśli masz słabych rywali, nie wygrywasz przez przypadek, nie ma. Nie ma takiej możliwości, więc tutaj pytanie bukmacherów jest, czy ta walka wyjdzie poza pierwszą rundę, czy zostanie przełamana ta pasta 16 zwycięstw w pierwszej rundzie Berlangi, czy nie. Dla mnie tak. Dla mnie pierwsza walka, w której Berlanga wygra przez knockout. Czwarta, piąta runda, gdzieś to tak widzę, ale nie w pierwszej rundzie. Nie widzę tego.
Chyba że chłopak jest absolutnie tak pewny siebie, że mówi swojej szczęki, bo że potrafi uderzyć, to wiemy, że powie, okej, dobra, ten Nicholson mnie trafi, a na mnie to nie zrobi i tak wrażenia, i tak pójdę do przodu i będę chciał go zniszczyć. No to jest interesujące matchmaking. Słuchajcie, no, 35. No, Nicholson byłby gwiazdą każdej gali w Polsce. Gwarantuję wam. 35 w rankingu? Każdej gali w Polsce to byłby main event. I my w tej chwili rozmawiamy, czy on wyjdzie poza pierwszą rundę, czy nie. Taka jest nasza w tym momencie dyskusja. Dobra, nie? No, tak to jest. Na to będę, absolutnie na to będę. 5 kolejnych wygranych pod rząd Nicholsona. Oczywiście nie z żadnymi tam czempionami ringu, ale tak jak mówię, no, 20 na 23 KO to nie jest przypadek. Będziemy oglądać. Nie wiem, czy transmisja będzie gdziekolwiek w Polsce, czy nie. W tej chwili jeszcze nie wiem, staram się dowiedzieć. Fajnie by było, żeby takie coś się odbyło. Teraz przeskakujemy z ringów zawodowych na ringi amatorskie, oczywiście ze względu na walkę o tytuł mistrza świata Jakuba Straszewskiego. W ogóle tam medali poleciało, 8 medali dla reprezentacji Polski w mistrzostwach świata. Wielu z was pyta mi się, jakie to są mistrzostwa juniorów, juniorzy, kadeci, to czy tam. To słuchajcie, to jest roczniki 2002-2003. Proste. Tacy mogą walczyć w mistrzostwach świata, które odbywają się w Kielcach. No i mamy Jakuba Straszewskiego. Bardzo dobrze mi się oglądało jego walkę. To, co mi najbardziej zaimponowało u Jakuba, to absolutny spokój. Chłopaków 17-18-letnich, bo o takich chłopakach w tym momencie mówimy, i dziewczynach walczących w mistrzostwach świata, no to zwykle w którymś momencie mówisz, a tam, panie trenerze, tam napierdzielamy się, albo nie wiem, poddajesz się emocjom i się poddajesz, albo przestajesz myśleć i tak dalej. Nigdy tego nie zauważyłem, nawet przez jedną sekundę walki półfinałowej Jakuba Straszewskiego. Gościu walczy na spokoju, co w tym wieku, 17 lat, ultra ważna rzecz. Do tego jest southpaw, to zawsze pomaga. Leworęczny, dla tych, którzy nie śledzą nomenklatury pięściarskiej, leworęczny, na pewno to pomaga, wybija z rytmu rywala. On wykorzystuje w 100% wszystko, co na dzisiaj potrafi. Bardzo rzadko się to zdarza, natomiast Jakub Straszewski dokładnie to robi. Spokój, kontry, jak trzeba zaatakuje, jak trzeba będzie się bronił. Nie wdaje się w bijatykę, kiedy rywal trafi paroma ciosami, no to ja też muszę mu oddać. No nie musisz w tej chwili, no możesz mu oddać za chwilę, to na jedno wychodzi. Natomiast rywal ultra ciężki, Jorge Lobaina, Kubańczyk, prawie półtora roku starszy. Półtora roku starszy, to nie będę wam mówił, co znaczy w tym wieku, a już półtora roku starszy Kubańczyk, kiedy 15-letni Kubańczyk, to jest facet. Do tego Kuba jeszcze, nie muszę nikomu zachwalać umiejętności pięściarzy kubańskich, ultra trudne. Taką samą rolę miał Andrzej Gołota w 1985 roku w takich samych mistrzostwach, wtedy rywalem jego był niejaki Felix Samon. Nie porównuję Lobajny do jednego z najbardziej legendarnych, jeśli nie najbardziej legendarnego pięściarza wagi ciężkiej wśród amatorów, bo takim na pewno był oprócz Stevensona Felix Savon, natomiast ultra trudne zadanie. Nie mówię to, że w tej chwili wygra czy przegra, to już nie ma znaczenia, bo to oczywiście ma znaczenie. Różnica między byciem mistrzem świata a wicemistrzem świata to jest olbrzymie znaczenie. Nie padam też w jakieś zachwyty porównywania Kuby Straszewskiego do Andrzeja Gołoty, bo z tym przekładaniem się, ze zdobywaniem tytułów na różnych mistrzostwach amatorskich w boksie na zawodowe sukcesy, to bardzo, bardzo ciężko. Daleko nie patrząc, oglądaliśmy Majidowa ostatnio, który miał 3 tytuły mistrza świata seniorów wśród amatorów, natomiast wśród zawodowców jego kariera chyba się właśnie skończyła po trzeciej walce. Także nie przekładam, zupełnie niepotrzebna, zupełnie taka presja dla Jakuba Straszewskiego, natomiast moja rada przed finałem dla Kuby to have fun. Absolutnie have fun. To jest podstawa. Dobra, to mamy teraz Kubę. Oczywiście będziemy oglądali, wszystko będziemy oglądali, tylko co się tylko da. Parę takich zdań na temat pojedynku Mayweather kontra ten drugi Logan, bo to jest taka w miarę głośna sprawa. Różne daty.
pada data 5, to Mike podaje, Mike Coppinger, pada data 6 czerwca. Moim zdaniem raczej 6 czerwca, bo jeśli walka byłaby 5 czerwca, to byłaby tego samego dnia, kiedy jest prawdziwa walka o komplet pasów w lekkiej Lopeza z Cambososem. Nie wierzę, żeby pay-per-view szło kontra pay-per-view. Nie wierzę w to. Zdarzały się takie przypadki, natomiast nie wierzę, żeby poszło pay-per-view kontra pay-per-view. Wydaje mi się, że ta walka będzie dzień później, czyli w niedzielę. Najprawdopodobniej w Miami. To jest, na ten temat mówiło się wielokrotnie. Wiele jest źródeł podających informacje na temat tej walki, także to nie jest jeszcze pewne. Nie wierzę w to, że pójdą pay-per-view kontra pay-per-view. Nawet jeśli to będzie dzień po dniu, no to słuchajcie, ktoś się musi przygotować na to, że stówka poleci w ciągu 24 godzin, jak ktoś będzie chciał zobaczyć jedno i drugie. Paul kontra, Mayweather kontra Paul Logan, walka pokazowa, inaczej być nie może, no bo jeden jest w kategorii, jeden nie może mieć więcej niż kategoria średnia, czyli Mayweather, drugi nie może mieć więcej niż kategoria chudy, ale byk, czyli Paul Logan. No co? Pokazowa walka, no, co będziemy tutaj więcej mówić, kupę pieniędzy na pewno jedni i drudzy zarobią. Nie wiem, na co będziemy tutaj w tym momencie patrzeć i czy będziemy patrzeć, no, Mayweathera prawdopodobnie zobaczę, natomiast no, średnia kontra mały, ale byk, 1,50-0,40, nie wiem, 44 czy 45 lat Floyd Mayweather. Nawet jest ciekawostka, bo LRB, czyli szef Mayweather Promotion, zaprzecza, że to jest wszystko bzdura. Wszystko, co podaje między innymi, bo to nie jest tak, że Mike Coppinger to jest jedyna osoba, która podawała na ten temat informacji, było chyba 3 czy 4 źródła, że to jest kompletna bzdura, że czegoś takiego nie będzie. To wcale nie znaczy, że przejął kontrolę nad tym Al Haymon. Natomiast ja myślę, że przejął kontrolę nad tym Al Haymon, ponieważ Mayweather jest człowiekiem Al Haymona, więc jeśli można zarobić bardzo duże pieniądze, jestem pewien, że Mayweather Promotions i sam Floyd Mayweather na pewno zaangażować do tego przedsięwzięcia Al Haymona chcą. Akurat tutaj bardziej wierzę dziennikarzom niż szefowi Mayweather Promotions, jeśli chodzi o datę, miejsce i o co tutaj w tej walce chodzi. Chodzi o to, żeby mieć kontrolę nad kolejną stacją telewizyjną. Damy wam pieniądze, damy wam walkę, na której zarobicie dużo pieniędzy, ale ja bym chciał, żebyście mi dali coś w zamian za to innego. Serię Gal wykupili albo coś w tym stylu. Wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, wiadomo, chodzi o kasę i wpływ. I jeszcze tylko jedno zdanie na temat tej transformacji Andy Ruiza, o której się tak wiele mówi, jaki to on chudziutki jest. Wrzucam w tym momencie zdjęcie z Michaelem Hunterem, rzeczywiście wygląda chudziutki, natomiast ja przypominam dwie rzeczy. Wrzucam w tym momencie zdjęcie, jak wyglądał zupełnie niechudziutki Andy Ruiz Jr., kiedy nokautował obecnego mistrza świata w trzech kategoriach wagowych Antonego Joshua, czyli mówienie z góry, że Andy chudy to jest Andy killer, jest bzdurą kompletną, no bo byłem na walce 1 czerwca. Byłem również na walce w Arabii Saudyjskiej, gdzie widziałem, co robił na walce, niewiele. Był również gruby, natomiast jak na konferencji prasowej po tej walce na środku pustyni w namiocie wrzucił swojego trenera Manny Roblesa pod autobus, stwierdząc, ja w ogóle nie trenowałem, oszukiwałem mojego trenera, mówiłem, że trenuję, robiłem kompletnie zupełnie coś innego. Dlaczego to mówię? Dlatego, że z dużą dozą pesymizmu podchodzę do wszystkiego, co mówi Andy Ruiz. Andy Ruiz mówi to, co w tej chwili pasuje, żeby powiedzieć, przekonamy się, co będzie potrafił. Nie wiem, czy się przekonamy w walce przeciwko Chrisowi Areoli. Przy okazji wrzucam taką małą grafikę. To jest podczas programu nakręconego dla PBC. Wymienił piątkę najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej według niego. Na piątym miejscu wstawił Areolę, na trzecim wstawił siebie.
Nie będę nawet komentował Chrisa Areoli, którego uwielbiam jako gościa, rewelacyjny facet na piątym miejscu. Wysłałem SMS-a do Adama Kownackiego, pytając go się, co o tym myślisz. Na co Adam odpowiedział: bardzo, bardzo słusznie i bardzo dobrze. Jakby ze mną walczył, to ja też bym piąty. A dokładnie, dokładnie tak jest. Natomiast nie dowiemy się za wiele po walce z Areolą, natomiast przestrzegałbym przed przekładaniem zrzucenia paru kilogramów przez Andy Ruiza, zwiększeniem jego umiejętności o 100%. Albo zwiększeniem jego umiejętności w ogóle. Jest kim jest. Pamiętajmy, nie chudy, ślicznie wyglądający jak na siebie Andy Ruiz z knockoutowa Joshua, tylko ten grubasek, z którego wszyscy się śmieli. Pozdrawiam serdecznie, do następnego.